Szczególnie dzisiaj w ostatnich, powiedzmy w ostatnim stuleciu, wielu malarzy uważa, że nieważna jest treść, ważna jest forma. I to jest prawda, dlatego że obraz, malarstwo, no to jest forma, kolor i to konstytuuje, czy ta praca ma sens malarski, czy nie. Natomiast jest drugi problem, który można streścić w ten sposób. Im jest bardziej wzniosły temat, tym trudniej jest go malarsko przedstawić. To się rzadko zdarza. W średniowieczu była spójność między tematem a formą. We współczesności widzę na przykład Nowosielskiego, któremu się to udało. I to jest rzecz, którą chciałem podkreślić, ponieważ uważam się za malarza, więc też uważam, że podstawowym elementem obrazu jest kolor i forma. I teraz treść, którą się chce wbudować, no to już jest rzecz malarza, czy uda mu się ją tak wprowadzić, żeby po prostu obraz był dalej obrazem, czy tylko agitacją ideologiczną. Te obrazy, które tutaj są na tej wystawie, mam nadzieję, że przynajmniej w części spełniają to, co przed chwilą powiedziałem, czyli próbują przedstawić pewne treści, a jednocześnie myślę, że te treści są zawarte w formie, która nie jest prymitywnie werystyczna, o tak bym to ujął. I te obrazy dotyczą problematyki no takiej podstawowej, to znaczy odniesienia do religii, do pewnych takich podstaw życia społecznego w Polsce i do pewnych faktów historycznych, które są no, każdemu znane. To, czy to II wojna światowa, czy Smoleńsk, czy tu jest na przykład obraz Anioł Katyński, czyli też to wiadomo, o co chodzi. Czy ten obraz spełnia te warunki, o których ja sam mówiłem, no to nie mi jest oceniać tylko osobom, które go oglądają. No, naprawdę jest to bardzo trudne, żeby zachować wysoki poziom artystyczny i jednocześnie przekaz, który też jest na tym poziomie. Myślę, że jest kilka dróg. Do młodzieży być może może docierać komiks, który na przykład nie ma takiego, w moim mniemaniu, takiego powiedzmy zobowiązania, które musi spełnić obraz. Rysunek, szczególnie ilustracja, one mają pewną większą swobodę w budowaniu formy, co nie znaczy, że mają ją lekceważyć, ale tam po prostu no, można to zrobić w taki sposób, że tak zwany rasowy malarz nie powie, że nie będzie się czepiał, że to nie jest obraz. Jeśli chodzi o plakat jest taką formą. Film w tej chwili właściwie film w tej chwili jest bardziej nośny, jeśli chodzi o siłę dotarcia do młodego pokolenia. Ta forma takiej plastyki, która jest połączona z ruchem i z muzyką, myślę, że odpowiednio podana może docierać szybciej do młodego pokolenia niż klasycznie zbudowany obraz, którego oczywiście ja sam cenię jak najbardziej, ale obraz, który ma pewne wartości wysokie i w treści, i w formie, no siłą rzeczy nie znajduje przynajmniej od początku odbiorców masowych. No, dopiero musi się z kolei zagnieździć w świadomości społecznej i wtedy może funkcjonować już jako taka pewna ikona, którą potem wszyscy powtarzają.